Cześć! Dziś zabiorę Was historyczną podróż. Niedawno zaczęła się rozbiórka dość nietypowego budynku. Byłem w nim już kilka miesięcy temu. To chyba najpopularniejsza samowola budowlana w Polsce. Czarny kot. Oficjalnie przechodzi do historii. Zobaczcie, jak wyglądał, kiedy jeszcze działał. Jesteśmy teraz pod Czarnym Kotem i za chwilę będziemy nagrywali na tajniaka. No, są fajne klimaty zresztą. Będziemy się starać, żeby nas nie wyrzucili. Dreszczyk emocji, za chwilę wchodzimy w początek lat 2000. Tak to wygląda. Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Pokażę Wam najsłynniejszą samowolę budowlaną w Polsce. Hotel Czarny Kot. Ja myślę, że to jest hotel w celach muzealnych, takich jak były hotele na początku lat 2000 i 90. No po prostu tak się bawił kiedyś polski biznes, tutaj kafelki są. Tutaj cygan płakał jak rzeźbił. To jest królestwo kiczu może. Mówię, to jest królestwo kiczu, to jest Skansen. Jak to w ogóle możliwe, żeby coś takiego dalej mogło funkcjonować? Gdzie jesteśmy na początku? Tu, gdzie jest łoże małżeńskie. Podobno tutaj wynajmuje się takie pomieszczenia na godziny. Nie wiem po co. Mam kaszel, ale nie dlatego, że jestem chory. Mam alergię na grzyba. I dlaczego w miejscu, gdzie jestem, jest grzyb? Wszystkim przez brak wentylacji. Mi się wydaje, że to, wiesz, to jest bardziej kurz od tych zasłon, wiesz? A dlaczego tu jest brak wentylacji? Pewnie dlatego, że jesteśmy w najbardziej znanej w Polsce samowoli budowlanej, gdzie każde pomieszczenie krok po kroku było dobudowywane nielegalnie i bez jakiegokolwiek zezwolenia. Ja bym dzisiaj w ten sposób nie inwestował pieniędzy. To jest tak zwane partyzanckie inwestowanie i nie wiadomo, jak się to skończy dla nich. Tam na parapecie też można dostrzec takie sraczkę z gołębi. Dalej idąc, tutaj mamy jakieś klasyczne, dziwne landszafty. Łóżko, jeśli dodam, to też trzeba uważać, żeby nie wpaść do sąsiadów. Tutaj jeszcze jest szafa, jakaś dziwna. No i telefon z epoki jeszcze analogowej, lat 90, jak niektórzy pamiętają. Kwiaty sztuczne, niepachnące. Zapraszam do łazienki. Tutaj mamy całą rewię tego, co było kiedyś aktualne w różnych supermarketach, tak 20 lat temu. Te kolory też znane, te to wszystkie te wykończenia, sztukateria, no to nie wiem, gdzie nawet kupiono, chyba na jakimś targu starzyzny. Wanienki właśnie i wszystkie Janusze kupowały. A dzisiaj jest to w apartamencie prezydenckim. Takie to oto luksusy. Idziemy stąd, bo oddychać się nie da. Już były trzykrotne nakazy rozbiórki tego budynku. Właściciele dalej walczą z urzędnikami i tak jak widać, jesteśmy w tym budynku jeszcze, więc wygrywają tą batalię. Jeżeli ktoś szuka do swojego filmu czy reklamy czegoś, co było w latach 90. czy 2000, znakomicie trafił. Polski, Polish biznes przyjeżdża tutaj robić różnego rodzaju imprezy. Tak. Jedyny plus podobno w opiniach to jest właśnie ten widok, który tutaj mamy na po prostu centrum Arkadia i polską flagę. Klasyka po prostu. Wszędzie kafelki, jak w laboratorium. Jakbym był młodszy o 20 lat, no zobaczcie, to jest po prostu coś wspaniałego. Jak chce się poczuć jak siara w killerze albo tygrys Europy, przyjeżdża do Czarnego Kota. Na szczęście się wynosimy. To miejsce jako apartament prezydencki kosztuje 400 zł dziennie. Normalny pokój 270. Czarny Kot jest znany z dobrego, wysublimowanego smaku kiczu. Tutaj mamy do czynienia z restauracją. W trochę dziwnym stylu, z obrazami.
Okej, ten budynek został wybudowany w latach 90. W 2009 roku skończyła się dzierżawa z Urzędem Miasta i ten budynek stoi tutaj nielegalnie. Mimo tego, że Urząd Miasta stara się tych lokatorów tutaj wyrzucić, nie są w stanie zrobić nic. Mimo tego, że wygrywają w sądzie, mają nakazy eksmisji, nakazy rozbiórki, to nie są w stanie wykurzyć tego lokatora, tego dzikiego kota z tej działki. Natomiast miasto podobno zbiera prawie ile? Milion złotych chyba, tak? Musi uzbierać na rozbiórkę tego lokalu, więc jeszcze wszystko przez nami. Właściciele tej nieruchomości zabudowali cudzą działkę i na niej prowadzą obiekt turystyczny. Już go ten cringe zabija, tak? No dobra, pokazalibyśmy wam coś jeszcze więcej, ale co? Ale nie możemy, bo chcą nas stąd przegonić, bo mają problemy z telewizją i ja mam problemy zdrowotne z gardłem przez grzyba. Jedziemy. Dobra, jedziemy stąd. Do następnego odcinku. Cześć. Oj, było trudno, ale daliśmy radę. Widzicie, wszystko dla was robimy. Jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, dajcie znać. No i proponujcie kolejne fajne lokale, które możemy odwiedzić, mieszkania w Polsce. Z chęcią zobaczymy. Piszcie w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie o inwestowaniu w taki sposób. Nieważne, jak się zarabia. A może nie jest to najlepsza droga do budowania biznesu.